Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej części rozmów o prozie Gustawa Herlinga Grułomudzińskiego, nie tylko o prozie, ale oczywiście też o życiu pisarza. Po raz kolejny naszym gościem jest pan profesor Zdzisław Kudelski. Panie profesorze, naszą ostatnią rozmowę Dzień dobry. zakończyliśmy w momencie, kiedy Gustaw Herling Grudziński przybywa do Neapolu po pobycie w Monachium, po takim okresie współpracy z Radiem Wolna Europa, wiąże się z Lidią Croce, próbuje też wejść jakoś w ten włoski klimat i włoski świat. Proszę powiedzieć, jak to jego adaptowanie się do włoskiego środowiska faktycznie wówczas wyglądało? Znaczy, no tutaj z jednej strony chciałbym powoływać się na relacje samego Grudzińskiego, ale też jakby stawiać znaki zapytania, prawda? To znaczy tak, Herling, tak jak już chyba wspominałem, w Neapolu czuł się obco, prawda? To miasto go zafascynowało, a jednocześnie było znienawidzone. Owszem, on ten okres początkowy w Neapolu to był dla niego bardzo trudny. Bardzo trudny z tego względu, no właśnie tak, że w najbliższym otoczeniu nie miał nikogo, z kim mógłby porozmawiać po polsku. Nikt z najbliższych nie rozumiał, czym tak naprawdę on się zajmuje. Te jego teksty, jeżeli docierały do tego kręgu najbliższych, łącznie z panią Lidią, żoną jego, no to docierały poprzez tłumaczenia. Więc on mimo wszystko miał szczęście, mimo jak gdyby tego poczucia izolacji, czy mało tego, nawet ze względu na to, że w tych sferach kulturalnych dominowali, jeśli nie komuniści, to sympatycy komunistów, prawda? No to Herling ze swoimi poglądami liberalnymi, demokratycznymi, antykomunistycznymi, z tym świadectwem innego świata, no był takim przybyszem niemile widzianym, prawda? I niejednokrotnie podkreślał, że czuł się we Włoszech jak trendowaty, w pewnych kręgach oczywiście. Tak jak Miłosz czuł się jak trendowaty, jako autor Zniewolonego Umysłu na przykład w Paryżu. Ale od razu trzeba jakby ponownie podkreślić, ja już zwracałem na to uwagę, miał szczęście do ludzi, szczęście do takich ludzi, którzy poznawali się na jego talencie. I Ignacio Silone, pisarz o takim rodowodzie socjalistycznym. To byli jego właśnie przyjaciele i bardzo ważne postacie w jego życiu, też ze względów intelektualnych, prawda? Te emigranci z czasów rządów Mussoliniego, więc to on po latach stwierdził, że to był jak los na loterii dla emigranta, który dopiero próbuje się jakoś zaczepić, zakorzenić, szuka pracy, no to pod względem takim duchowym, intelektualnym to miało ogromne znaczenie dla niego. Teraz sytuacja jego jako męża Lidii Croce była też bardzo trudna właśnie ze względu na to, że no to była jednak rodzina o ogromnym takim promieniowaniu, prawda? Benedetto Croce już nie żył od 1955 roku. Natomiast no jak gdyby magia tego nazwiska, czy jak gdyby autorytet, prawda, zaangażowanie tych duchowym Herlinga, prawda, oni natychmiast jakoś się tutaj poznali i ta pierwsza publikacja we Włoszech Herlinga, po włosku właśnie, w takim piśmie Aretuza, współredagowanym przez Elenę Croce, ten krótki przewodnik po Polsce dla dobrych Europejczyków, prawda? To było bardzo ważne. I potem takich akcji wspólnych, oni mieli więcej, na przykład cała batalia o doktora Żiwago, tą wielką powieść Borysa Pasternaka, prawda? Czy w ogóle o twórczość Borysa Pasternaka. Jeszcze
Tylko ja pana nie słyszę, panie Rafale. Nie wiem, czy coś ten. Tak, Bo pan nie przepraszam, duży miałem, słyszy. tak, O, miałem teraz chwilowo dobra. wyłączony Dobra, mikrofon. przepraszam. Tak, No nic się więc nie stało. wspólne batalie, prawda? Wspólne batalie między innymi o Borysa Pasternaka, jeszcze przed Noblem dla niego we Włoszech. Herling był entuzjastą jego twórczości i pisał o nim w Kulturze Paryskiej, natomiast Elena Croce we Włoszech, prawda? I tutaj jak gdyby znaleźli wspólny język i takich historii było znacznie, było trochę więcej, prawda? Więc sytuacja jego jako męża Lidii Croce była trudna. Bo ja już chyba użyłem takiego określenia, że jakby musiał zapracować na własne nazwisko, a nie być tylko mężem trzeciej córki Benedetto Croce'ego, prawda, właśnie Lidii. Była też trudna właśnie ze względu na te sympatie komunistyczne części elit intelektualnych we Włoszech. I Herling jako przykład dawał, podawał wydanie Innego Świata, niemalże nieosiągalna we Włoszech. Świadczy o tym, jak gdyby o tym takim ostracyzmie, czy takim tej atmosferze wokół Herlinga roztaczanej. Świadczy o tym również i fakt, że w 1965 roku, gdy Grudziński wydał po raz drugi Inny Świat, i warto to podkreślić, że tą książkę przetłumaczyła Lidia Croce razem z taką przyjaciółką Antonią Mareską. Oczywiście Herling nad tym czuwał, prawda? Ale pod tym pseudonimem Gaspare Maggi ukrywa się właśnie jego żona i jej przyjaciółka. Że wtedy w takiej popołudniówce komunistycznej PSSR-a ukazał się artykuł dowodzący, że Herling kłamie w tej książce, że to jest na temat Związku Radzieckiego, obozów stalinowskich, że to wszystko wyssane z palca. I dziennikarz domagał się deportacji Grudzińskiego właśnie za głoszone poglądy. I to jest jedna wersja, Herling to podkreśla, prawda, wielokrotnie, ale jednocześnie ilość recenzji, jaka ukazywała się w prasie włoskiej, no jak gdyby ten obraz trochę komplikuje, trochę prawda? zmieniła Bo i... jak na pisarza zwalczanego, no to zainteresowanie w różnych pismach, oczywiście tych bardziej liberalnych i demokratycznych, prawda? Było niemałe, prawda? No więc to jest do rozstrzygnięcia. Przynajmniej w archiwum Herlinga te teksty można odnaleźć. Dalej, od samego początku, oprócz tempo prezente, Herling cały czas współpracuje z Radiem Wolna Europa na odległość, albo jeździ do Rzymu, nagrywa audycje i anonimowo dla Radia Swoboda, prawda? Poprzez przyjaciela, zaprzyjaźnionego dziennikarza, coś takiego robi. Jednocześnie z innymi włoskimi gazetami współpracował. Najpierw to było Il Mondo, a później już w latach 60. w tym piśmie Pirellaria, czyli Jarmark Literacki, prowadził dwie kolumny, prawda, takie duże szpalty, kolumny literackie i regularnie tam z tym pismem współpracował, a już po zawieszeniu, czy może nie zawieszeniu, po likwidacji Tempo Presente z powodów finansowych w 1968 roku, potem zaczął współpracę z takim pismem Settanta, prawda? To jest przełom około roku 70. No więc on nie był tak izolowany, prawda? To znaczy niewątpliwie ze względu na poglądy mógł czuć się tak traktowany w niektórych kręgach, właśnie zwłaszcza tych sympatyków komunizmu, prawda? Natomiast to nie było tak, że on nie miał
możliwości jakby wypowiadania się, czy żeby był w jakimś sensie kneblowany. I dodać warto, że pod koniec lat 60., prawda, też przez przyjaciół, zwłaszcza takiego polityka, uciekło mi imię, Spadoliniego, on znalazł pracę w jednym z największych dzienników włoskich, Corriere della Sera, w Mediolanie. No i tam od końca lat 60. do połowy lat 70. współpracował. W listach do przyjaciół, takich jak Adam Ciołkosz, czy do innych, nawet do Giedroycia też się to pojawia, że to tak jak gdyby... tak jak gdyby na przykład w Anglii, mam jakieś dziury w pamięci, no w każdym razie był to jeden z największych dzienników włoskich, prawda? I do tej pory ważnych jest ze jednym z względów najważniejszych i opiniotwórczych, prawda? A później z kolei od połowy lat 70. Część dziennikarzy razem z takim no, ważnym dla Grudzińskiego właśnie dziennikarzem, redaktorem Indro Montanellim, założyli swoje własne pismo Il Giornale, równie ważny dziennik, i Herling przeszedł razem z nimi i tam pracował do 81 roku. To więc te jego włoskie rzeczy właściwie były rozproszone przez samego Grudzińskiego, traktowane jak margines swojej twórczości. On tam używał takiego określenia, a to takie robótki zarobkowe, prawda? Ale okazuje się, i świadczy o tym praca Magdy Śniedziewskiej, pianistki, która zajmuje się tym włoskim dorobkiem Grudzińskiego. Ona zebrała to wszystko i z tego powstała książka licząca ponad 1200 stron samego tekstu, bez żadnych przypisów i jakichś tych komentarzy. A więc Grudziński lekceważąco się o tym to wypowiadał, prawda? Używał takiego określenia, a to takie pisanie dla Włosiaków, prawda? Trochę tak ironicznie o tym mówił, ale tutaj powołałbym się na opinię właśnie wspomnianego już chyba wcześniej Francesca Cataluccia, prawda, takiego Włocha zaprzyjaźnionego z nim i wydawcę Grudzińskiego, który, no, zasługi jego dla Herlinga są ogromne, który chyba nawet w zeszytach literackich twierdził, że te teksty Grudzińskiego mają swoją urodę, prawda? A poza tym tematy, problemy, które poruszały, były ważne. I przeczył jak gdyby temu zdaniu Grudzińskiego, że to nie jest jakiś margines, prawda? To ona, te teksty mają też swoją wartość, prawda? A poza tym Grudziński ma swój styl, prawda? On sam podkreślał, że język włoski jest dla niego, jak gdyby przypomina mu takie doświadczenie, jakby dotykał rozmaitych przedmiotów przez rękawiczkę, prawda? Tylko w języku polskim czuje się tak swobodnie. Ale tutaj Francesco stwierdzał, że ten język ma swoją urodę, prawda? To nie jest tylko jakiś margines twórczości Grudzińskiego. Więc chyba w tym roku ma się ukazać ta wielka księga, prawda, z tymi tekstami rozproszonymi w różnych czasopismach. Kiedy się, czy będzie w ogóle polskie wydanie w najbliższym czasie? Na razie to jest, stoi pod znakiem zapytania. Oczywiście, jak zawsze, chodzi o pieniądze w takich przedsięwzięciach. No więc ten proces takiego, ja nazywam to takiego pracowania na własne nazwisko. To, żeby Grudziński nie był traktowany jak mąż Lidii Krocze, ale był pisarzem właśnie o własnym nazwisku. Zupełnie, prawda? Samodzielny, no, i autonomiczny. Ten proces trwał dosyć długo.
trwały dosyć długo, prawda? I tak naprawdę dopiero po 1985 roku, kiedy Francuzi wydali wreszcie po 34 latach rozmaitych prób, batalii, inny świat. Różne osoby były w to zaangażowane. Najwybitniejsze, takie jak chociażby ten słynny filozof Gabriel Marcel, który pracował jako lektor w wydawnictwie katolickim Plon. Niestety wydawca doszedł do wniosku, że książka nie jest obiektywna, prawda? Znaczy ciągle powtarzało się to samo, że to napisał Polak. A czyli to było równoznaczne, że ta relacja o łagach stalinowskich, w ogóle opowieść jest w o Rosji jest nieobiektywna, prawda? Jest stronnicza, tak. I to samo było później, gdy kilka lat później, w 1957 roku, inny wielki wydawca francuski, Gallimard, miał to wydać. Tam jako lektor pracował Albert Camus, ten słynny noblista i wybitny pisarz, który entuzjastycznie książkę Herlinga zarekomendował, prawda, do wydania, ale właściciel, wydawca doszedł do wniosku, że również z tych samych powodów, prawda, że to jest relacja Polaka. I właściwie dopiero trzeba było lat 60., kiedy pojawił się Sołżenicyn. Herling tak twierdził, ale jest w tym chyba jakaś głęboka mądrość, prawda, że trzeba było, żeby pojawił się Rosjanin, który z talentem i z wiedzą opisze ten mechanizm funkcjonowania obozów, prawda, żeby ta prawda przedarła się o gułagu. I wówczas dopiero mógł pojawić się we Francji Herling ze swoim innym światem, bo już ten argument narodowościowy odpadał, prawda? Skoro Sołżenicyn to opisał, a więc to nie jest tylko wymysł garstki skrzywdzonych Polaków. No więc w 1985 roku ta książka wyszła. Tutaj przy ogromnym zaangażowaniu też Konstantego Jeleńskiego, legendarnego właściwie takiego eseisty, niezwykłej postaci, prawda? I nie tylko ze względu na Gombrowicza, dzięki któremu on w ogóle zaistniał na Zachodzie. No więc książka wyszła, dostała nagrodę francuskiego Pen Klubu, no i jak gdyby na nowo zaczęło się jej życie. Dodam tutaj tylko, że taki słynny dziennikarz francuski Bernard Pivot, który prowadził audycję Apostrof, prawda? Taka dyskusja o książkach ważnych, prawda? Ta akurat dyskusja, która dotyczyła Herlinga Grudzińskiego, toczyła się z udziałem właśnie Konstantego Jeleńskiego, prawda? Herling nie znał francuskiego na tyle, żeby mógł sam wystąpić i tutaj znakomicie go reprezentował właśnie Jeleński. No i to po latach on sam chyba też to opisuje, że Bernard Pivot krzyczał podczas tej audycji. To hańba, że w moim kraju ta książka 34 lata czekała na możliwość publikacji. Ale to, że Francuzi się zainteresowali Grudzińskim, bo później poszły na następne tomy, wybór z dziennika pisanego nocą, opowiadania tłumaczone przez Teresę Dzieduszycką jako Therese Duchy. Wtedy Włosi sobie przypomnieli o Grudzińskim i jakby nowe wydanie Innego Świata, opowiadań, esejów, a zwłaszcza wydanie tomu Portret Wenecki w połowie lat 90., prawda, uhonorowanego podwójną nagrodą krytyków i czytelników, prawda, no to już było coś niezwykłego, jak gdyby w życiu Grudzińskiego. No więc Włosi sobie przypomnieli, że mają takiego pisarza w Napolu. Mało tego, dziennikarz dawnej komunistycznej Unita pytał, no jak to ty jest, że pan tyle lat żyje we Włoszech, a my o panu nic nie wiemy, prawda? I Herling z ironią wówczas odpowiadał, bo Polacy mają
jak życie konspiracyjne, jakby zaszczepione jakby we krwi. ten, za skórą, prawda, mają we krwi właśnie. Oczywiście to ironia, no bo właśnie również ta gazeta Unita przyczyniała się, inni komuniści przyczyniali się do tego, żeby Grudzińskiego dyskredytować, prawda? Ale tutaj no jak gdyby ta obecność we Włoszech to jest bardziej skomplikowana. Herling zapamiętywał przede wszystkim, i to właśnie ta wspomniana już Magda Śniedziewska świetnie o tym pisała, zapamiętywał przede wszystkim te negatywne jak gdyby reakcje. Było to jakoś psychologicznie umotywowane, prawda? To znaczy on z tym jak gdyby poczuciem takiej izolacji, zamknięcia, czy tego, że był przez lata zwalczany za swoje poglądy, prawda? Więc nosił w sobie tą zadrę, więc o wiele bardziej pewnie go bolały takie reakcje, no jak na przykład to żądanie deportacji go za kłamstwa, które wypisuje o Związku Radzieckim, a mniej zapamiętywał te pozytywne, prawda? A takie też przecież były. No więc ta praca na własne nazwisko była, to cały proces aż do połowy lat 90., prawda? Kiedy on właściwie był rozpoznawany jako interesujący autor, zafascynowany Neapolem, prawda? I tutaj do tej fascynacji warto wrócić, prawda? Bo ten proces jakby też pojednania z Neapolem, tego zakorzeniania, fascynacji, no to też trwał kilka dziesięcioleci, prawda? W 80. latach w dzienniku możemy tak znaleźć, że kto myśli o życiu w Neapolu, niech nigdy, to znaczy nie będzie zawsze miał poczucie tej izolacji, tego, że nie, zawsze będzie przybyszem obcym. I właściwie pisze o takim zabiegu wycięcia tęsknoty, jaki na sobie wykonał Andrzej Bobkowski. Ale to się zmienia, prawda? I no właściwie same opowiadania, te 50 kilka tekstów, no w większości są jakimś takim rozłożone rozdziały, jakimś wielkim dziełem, wyrosłym właśnie z fascynacji z tego doświadczenia Włochami, Neapolem, mieszkańcami tego miasta. Zwieńczeniem tego procesu w latach 90. był taki esej o hiszpańskim malarzu, który w Neapolu, nie tak daleko tego miejsca, gdzie Grudziński mieszkał, właściwie przeżył życie i Herling napisał o nim esej, prawda? Właściwie będący też takim jakimś takim punktem zwrotnym, prawda? Że nie ma wtedy sensu bronić się przed pokochaniem Neapolu, prawda? Tu żyję, tu prawdopodobnie umrę. No, u niego było coś dramatycznego właśnie w takim wyznaniu. Ale gdy w 90-tych latach do Herlinga, oprócz tego, że mógł przyjeżdżać do Polski, że zaczęli przyjeżdżać również częściej rozmaite bliskie mu osoby, prawda? No to on sam w dzienniku zaznacza, że zauważa jakąś zmianę, że podczas tych spacerów on był rewelacyjnym przewodnikiem. Znał to miasto, jego tajemnice. Widać, że to nie jest tylko jakieś powierzchowne, prawda? Bo no to stwierdzał, że jest jakaś zmiana, bo z coraz większą dumą swoich przyjaciół oprowadza właśnie. No właśnie, chodzi o tą zmianę jakościową. Jeszcze chciałem, panie profesorze, trochę dotknąć tego wątku rosyjskiego, bo też mam wrażenie, że nie bez wsparcia jakby też samej kultury to się dokonywało, znaczy takie
przeforsowywanie tej wizji Rosji przez samego Grudzińskiego, no bo też sama redakcja Kultury czy redaktor Giedroyć byli nastawieni na trochę też jakby zmianę mentalności czy Polaków, czy osób, do których kultura dociera, że Rosja to nie tylko ucisk i nie tylko łagry, ale jednak, żeby zrozumieć Rosję w jej całej pełni, należy trochę to piętno odrzucić i dopiero dotrze się do tej Rosji, do jej takiej kulturowej też jakości i bogactwa. Jak właśnie to pisarstwo też Grudzińskiego wpisywało się trochę w politykę kultury i odwrotnie, jak kultura wpływała na rozpoznawalność Grudzińskiego w świecie literatury? To znaczy, tak jak wcześniej mówiłem o tym włoskim, jak gdyby takim zakorzenianiu się w Neapolu, prawda? I o tej współpracy z rozmaitymi pismami, co dla Herlinga jako emigranta miało ogromne znaczenie, no to tutaj równie ważna była od 1956 roku na nowo podjęta współpraca z kulturą, prawda? No to jest odrębny rozdział i o tym, że Herling założył kulturę, prawda, namówił Giedroycia na podpisanie pierwszego numeru po to, żeby go związać jakoś z tą inicjatywą, mimo że Giedroyć zachowywał dystans i nie bardzo wierzył w to, że to będzie jakieś przedsięwzięcie, które przyniesie jakiś pożytek, prawda? Bardziej nastawiał się na wydawanie książek. Potem to się całkowicie oczywiście zmieniło. Więc po 1956 roku Herling wraca do kultury. Najpierw opowiadaniem, prawda? Wysłał Giedroyciowi opowiadanie Książę Niezłomny, będące właściwie taką historią włoską, prawda? O włoskich dylematach wobec faszyzmu, różnych drogach emigracji, prawda? Ale tak naprawdę jest to opowiadanie, które odnosi się również do sytuacji w Polsce, tej popaździernikowej, prawda? Herling już siedział podobno na walizkach, chciał wracać do kraju, tak przynajmniej mówiła jego siostra Łucja. Nawiązuje współpracę z kulturą. Giedroyć od razu otwiera mu łamy i jeden z najważniejszych nurtów w jego twórczości, to znaczy najpierw to były te opowiadania, prawda, takie jak te znane bardzo, jak chociażby Z tomu skrzydła ołtarza, Wieża, prawda, z 57 roku, czy później następne, już z początku lat 60., Drugie przyjście, no to od samego początku ta problematyka rosyjska jest u niego ważna, prawda? To znaczy on już wcześniej na te tematy pisał. I tym, jak gdyby temu wątkowi rosyjskiemu w jego twórczości patronuje jakoś taka recenzja, która powstała jeszcze w 1944 roku po przeczytaniu wspomnień starobielskich Józefa Czapskiego, prawda? Później tego było znacznie więcej. Najpierw czy w wiadomościach londyńskich, prawda, regularnie, czy po włosku, na przykład w tym piśmie Il Mondo, czy innych, prawda, od samego początku ta problematyka jest ważna. I tutaj jak gdyby te wrażliwości Giedroycia i Herlinga spotykają się, zbiegają się. Ja wspomniałem o tym Borysie Pasternaku. W korespondencji z Giedroyciem to jest cały rozdział, który trwa, no, więcej niż pół roku, kilka lat trwa, w ogóle rozmaite batalie wokół Pasternaka. I gdy Herling po raz pierwszy przeczytał tą powieść, prawda, no to namawiał usilnie Giedroycia na przetłumaczenie. Ogromna powieść licząca, już nie pamiętam, czy to było 600 czy więcej stron, prawda, ale dla wydawcy emigracyjnego zadanie arcytrudne ze względów, no właśnie, chociażby finansowych. Później okazało się, namawia że był to Giedroycia. Bestseller tak naprawdę, jeżeli chodzi o kulturę. Tak, tak, tak. Namawia Giedroycia, sam najpierw się przymierza do tego, żeby przetłumaczyć, ale nie jest w stanie i w końcu ekspresowo, mimo tak zaawansowanego wieku, tą powieść tłumaczy na polski Jerzy Stępowski, prawda? To było coś niebywałego, prawda? Że w ciągu niewiele ponad pół roku tak gigantyczne dzieło on mógł wykonać.
Książka stała się bestsellerem, jak na wydawcę emigracyjnego, prawda? Akurat ta książka nie miała żadnej dotacji, prawda? Tak jak późniejsze książki, chociażby Sołżenicyna, no to był bestseller, bo to bodajże trzy wydania w pewnych okresach. Ale takich przypadków jest znacznie więcej, w które Grudziński się angażował we współpracy z Giedroyciem. W pewnym momencie Giedroyć przysłał mu manuskrypt bodajże przemycony z Moskwy autora podpisanego jako anonim, bodajże pod tytułem Co to jest realizm socjalistyczny, prawda? Potem się okazało, że pod pseudonimem ukrywa się Andrzej Siniawski, akademik, prawda? Później, który wylądował na emigracji, a wcześniej jeszcze był za to właśnie kolportowanie swoich tekstów do kultury paryskiej, siedział w obozie, prawda? I tutaj Grudziński we Włoszech, Jeleński we Francji, w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy Miłosz był w to zaangażowany, ale w każdym razie Giedroyć organizował taką międzynarodową akcję w obronie jeszcze drugiego pisarza, Siniawski Daniel, prawda? Dwaj pisarze, którzy za kontakty z kulturą byli wsadzani, siedzieli w więzieniu, prawda? Więc tutaj rola Grudzińskiego też była ważna i ze względu na jego przyjaźń z Ignacio Silonem, który szalenie ważną rolę odgrywał w takim międzynarodowym kongresie kultury w Paryżu, prawda? Bardzo ważna organizacja niosąca pomoc intelektualistom w krajach Europy Wschodniej, prawda? Takich przypadków jest znacznie więcej. To znaczy Grudziński był przekonany, że iż ze szczególną uwagą starał się pisać o tych pisarzach, którzy, no tych zbuntowanych pisarzach rosyjskich, prawda? I należeli do nich zarówno ci starsi, już wtedy cenieni, tak jak Buchakow, Achmatowa, Cwietajewa, Mandelsztam, czy ci młodsi pisarze, tak jak Bukowski, jak Brodski, jak, już nie pamiętam, no w każdym razie Herling regularnie pisał o nich w kulturze paryskiej i równolegle te teksty, czasem to były tłumaczenia, a czasem zupełnie niezależne we włoskich pismach, prawda? I tego jest bardzo dużo. Herling zebrał to w książeczce wydanej w Instytucie Literackim Upiory rewolucji, prawda? I tam jest ta jego myśl, prawda? Właśnie o tym zawarta, że jest przekonany i ze szczególnym podziwem pisze o tych twórcach, dla których konspiracja w obronie prawdy jest jak gdyby no, treścią ich życia, za co muszą płacić ogromne ceny, prawda? Ogromną cenę, prawda? Za te pobyty w łagrze na powiedzmy 10 lat czy więcej. Więc tutaj Grudziński no, on stwierdzał, że przez lata te jego wypowiedzi były traktowane jak jakiś nieistotny margines, prawda, że to jest jego fobia, prawda, a tak naprawdę te zjawiska, o których on pisze, nie mają takiego znaczenia, prawda. No ale akurat ci twórcy, na których zwraca uwagę, to właśnie weszli do literatury, prawda. No i tutaj no właśnie tu spotykały się te wrażliwości Giedroycia i Herlinga. Giedroyć również był przekonany o tym, że te procesy są ważne i literatura daje im jakiś wyraz, prawda? Bo było to jednak... Ukazały się w 69 roku. W 69, tak. Przepraszam.
po latach Henning cały czas pisał o tych zbuntowanych pisarzach. I gdy miałem okazję później w latach 90. zebrać te teksty, które najpierw wydało takie wydawnictwo FIS w Lublinie, a później, kilka lat później, rozszerzone wydanie, wydawnictwo UMCS, to okazało się, że tego jest wcale dużo, prawda? To jest książka licząca kilkaset stron, prawda? I tutaj to wszystko jakby niezależnie od dziennika pisanego nocą, gdzie te wątki również jeszcze się przeplatają jakoś. Przewijają, tak. I warto dodać opinie między innymi, to znaczy tak, Rosjanie cenili te teksty Herlinga. Świadczy o tym między innymi to, że gdy chyba w 1974 roku Władimir Maksimow zakładał taki kwartalnik emigracji rosyjskiej, Kontynent, to Sołżenicyn go odesłał do kultury paryskiej, do Giedroycia, żeby pojechał tam i nauczył się, zobaczył, jak to się robi, a do redakcji zaproszeni zostali trzej Polacy, prawda? To znaczy Józef Czapski, Jerzy Giedroyć i Gustaw Herling-Grudziński. To też jak gdyby świadczy o randze tego, że sami Rosjanie to docenili. Potem Herling miał tego więcej takich świadectw. O, tutaj uciekła mi myśl. Przepraszam, to najwyżej pan to jakoś wytnie. A więc takie zaproszenie, to też świadczy o jakimś takim... O dużym zaufaniu. Docenieniu, prawda? O docenieniu tych tekstów Herlinga. No i świadczą o tym również głosy samych Rosjan, prawda? Z którymi Herling był z latami coraz bliżej, tak jak zaprzyjaźniony, tak jak Michał Heller, jak Natalia Gorbaniewska, która pełnili była tłumaczką, bardzo ważną rolę. Tłumaczką innego świata na rosyjski, wydanego w 1989 roku w Londynie, a dwa lata później w Moskwie, prawda? Więc Herling, dla Herlinga to było ważne, prawda? Dodać warto, że z okazji roku Herlinga w 2019 roku kolejne wydanie innego świata na rosyjski się ukazało. No więc te jego teksty były ważne, no ale te zebrane w upiorach rewolucji, bo jakby niezależnie od tego, wątek rosyjski jest jednym z najważniejszych w dzienniku pisanych nocą. Jeśli można tak mówić o takich tematycznych, jak gdyby takich pasmach, które tam się splatają, prawda, no to ten wątek włoski jest szalenie ważny i to jak gdyby na różnych poziomach, począwszy od fascynacji samą urodą Italii, krajobrazami, dziełami sztuki, książkami, które czytał, znajomościami czy przyjaźniami, prawda? Klimat intelektualny we Włoszech, prawda? To dziedzictwo faszyzmu to stale wraca, czy jako dziedzictwo totalitaryzmu. Dalej sympatie komunistyczne również we Włoszech, ale i też jak gdyby sama kondycja Włochów, prawda? Dystans do wszelkich ideologii, które widział, prawda? I no, to jak gdyby te pasma czy te wątki posplatane ze sobą tworzą taką niezwykłą strukturę. Wątek polski wielowymiarowy, prawda? No to tutaj już nie będę w to wchodził głębiej. I wątek rosyjski, czy właśnie te rozmaite wątki rosyjskie, które Herling opisuje. To jest jak gdyby jeden z takich głównych, bardzo ważnych tematów. Jeszcze tak chciałem, panie profesorze, dodać taką uwagę, bo czytając jeszcze ten dziennik z lat 57-58,
A propos tego powrotu do Polski, tak mi się przypomniało, że on kiedyś właśnie w tym dzienniku uczynił taki zapis, że siedząc przy jednym stoliku kawiarnianym ze swoją siostrą, milczeli, bo ani jedno, ani drugie w zasadzie nie było w stanie nic sensownego powiedzieć. To znaczy, Herling chciał przez to wyrazić, że on już nie ma tego czucia jakby trochę spraw polskich, nie rozumie, co się do końca w Polsce dzieje, ani jego siostra też nie rozumie jego świata, w którym on się już powoli zakorzenił, czyli tego świata zachodniego. I to milczenie wtedy podczas tego spotkania, podczas wizyty jego siostry u niego w Neapolu było takie wymowne i jakoś ta chwila była taka dojmująca. To znaczy, ja bym tutaj się wtrącił, prawda? Ja mówiłem o tym, jak Herling, mimo wszystko, mimo że to było dla niego trudne, zakorzeniał się we Włoszech, prawda? Czy znajdował pracę, czy współpracował z różnymi pismami. Ale nie zmienia to faktu, że dla niego doświadczenie emigracji było doświadczeniem dramatycznym. Nie tylko ze względu na śmierć Krystyny. W ogóle on ma taką konstrukcję psychiczną. Właściwie można tak powiedzieć, że chociaż każdy z nich jest pod względem temperamentu gdzieś szalenie różny, prawda? No to podobnie tak jak Giedroyć żył niemalże 24 godziny sprawami polskimi. To było dla niego, to była często treść jego życia, prawda? I w sytuacji, kiedy znajdował się w Neapolu przez wiele lat, to się zmieniło po wyborze Jana Pawła II, kiedy znacznie więcej rodaków przyjeżdżało do Chciał Neapolu, przyjeżdżać. ale przez lata to było miasto gdzieś na uboczu i te najważniejsze sprawy były dla niego niedostępne. Znaczy, u niego to wiązało się z autentycznymi fizycznymi cierpieniami, prawda? Tym kryzysem twórczym, depresjami, prawda, które nie pozwalały mu pisać w latach 50., czego ten dziennik z lat 57-58 jest Się zrodził. doskonałym, jak gdyby, dowodem, przykładem, zapisem tego. Później to się powtarza wielokrotnie w korespondencji, prawda, zwłaszcza Giedroyciem, ale też z innymi korespondentami, tymi najbliższymi, prawda. On miał, pisanie było dla niego galerą, bez której nie był w stanie żyć. Torturą, ale która nadawała treść jego życiu. Miał całe okresy właśnie niemożności pisania i tutaj kontakt z kulturą paryską, najpierw korespondencyjny przez lata, a później od drugiej połowy lat 60., zwłaszcza od 68 roku, regularne przyjazdy do Maison Lafitte pod Paryżem, do redakcji kultury, do tego paryskiego Soplicowa, jak sam Hedling to stwierdzał, gdzie na miesiąc, gdzie przyjeżdżał i właściwie żyło się tylko sprawami polskimi. To było dla niego jak polskie płuco, tak to określał. Tamte pisma, a zwłaszcza ten po prezente, to było jego włoskie płuco, a natomiast tutaj kultura paryska to było to polskie płuco i stwierdzał, że właściwie bez tego nie byłby w stanie żyć, prawda? To mu pozwalało jakoś też i angażować się w sprawy polskie. Przyjeżdżał na miesiąc, zajmował się przede wszystkim tekstami nadsyłanymi do kultury, do oceny, prawda? Ale również regularnie pisywał, łącznie z komentarzami odredakcyjnymi, które są niepodpisane, ale w listach z Giedroyciem wyraźnie widać, jak często to się zdarzało, prawda? No i był dla Giedroycia z latami coraz bliższym współpracownikiem. No właśnie, mimo tych różnic temperamentów, prawda? Giedroyć szalenie dystyngowany, pełen dystansu, taki angielski lord, można tak powiedzieć, nieujawniający emocji. I Gustaw Herling-Grudziński, który był pisarzem, człowiekiem, Pełnym właściwie temperamentu. takim intelekt w stanie wrzenia, prawda? Pełen jakiegoś żaru, takiego szalenie impulsywny, prawda? Ale jakoś mimo tych różnic dogadywali się ze sobą i byli sobie potrzebni.
Giedroyciowi był potrzebny taki współpracownik, no właśnie z takim temperamentem, ale też i pisarz. On cenił bardzo, że Gustaw Herling-Grudziński to jest pisarz i pod jego piórem pewne teksty czy wyrażone opinie nabierają zupełnie mają inną rangę, prawda? W którymś miejscu pisze, no dobrze, gdyby Mieroszewski to napisał, no to trafi do jakiegoś kręgu, ale jak pan to napisze, prawda? Czy pan jak gdyby wyrazi coś, wypowie jakiś pogląd, to będzie miało zupełnie inny ciężar gatunkowy. On, Herling był mu potrzebny, prawda? Również ze względu jako dyskutant. Herling uwielbiał i był znakomity jako właśnie w takich rozmaitych potyczkach słownych, w rozmaitych audycjach w Radiu Wolna Europa, czy w jakichś okrągłych stołach, rozmaitych sympozjach, gdzie był zapraszany jako przedstawiciel kultury, prawda? Z latami coraz bardziej jakby wrastał, zakorzenił się w tym kręgu. To pismo, prawda, zakorzenił się, był nie tylko korespondentem, to było coś znacznie więcej, prawda. Ta współpraca na różnych poziomach przebiegała. Tutaj mówiłem o tych przemycanych manuskryptach przez pisarzy rosyjskich, które na Zachodzie były, trafiły do kultury, a potem przez kulturę właściwie na całym świecie w rozmaitych pismach były drukowane i tutaj często Grudziński również pośredniczył, prawda? O tej delegacji fabryki Fiata ja chyba mówiłem, prawda? To znaczy delegacji robotników, którzy mieli przyjechać do fabryki Fiata, tak? Mówiłem już o tym. Tak, tak, tak. Bo nie pamiętam tego. No, w każdym razie działalność Herlinga w kulturze nie ograniczała się tylko do pisania tekstów. To była bardzo często też taka działalność związana z pomocą niesioną najrozmaitszym osobom, prawda? Organizowaniem jakiegoś takiego rezonansu międzynarodowego, bardzo często wobec prześladowanych twórców. No więc i kultura była mu szalenie potrzebna, bo miał tam możliwość publikowania najrozmaitszych rzeczy, zarówno tych zaangażowanych, które powstały no właśnie z tego poczucia misji emigranta, esejów rozmaitych, czy właśnie fragmentów dziennika, ale również tych tekstów, tak jak tych opowiadań, gdzie ten główny nurt, prawda, to jest ten nurt metafizyczny, prawda? Tam nie znajdziemy jakichś odniesień bezpośrednich do polityki, do sytuacji w Europie. Bardziej Herlinga tam pociągała, czy fascynowała taka próba opisania kondycji człowieka, człowieka wobec losu, wobec cierpienia, człowieka będącego takim samotnym poszukiwaczem absolutu, prawda, jakichś treści nadrzędnych. No więc w kulturze miał tą możliwość, prawda. To się zmieniło w latach 90., ale to już jest bardziej skomplikowany proces już po powrocie Herlinga do kraju. Panie profesorze, chciałem zapytać oczywiście o dziennik pisany nocą, o jego genezę, o ten moment, kiedy Grudziński zostaje właśnie zaproszony przez Giedroycia do robienia takich zapisów, bo ten dziennik miał niejako wypełnić pewną lukę właśnie po Jerzym Stępowskim w kulturze, ale wydaje się, że głos Grudzińskiego był o wiele bardziej doniosły i że te zapisy czynione w kulturze później, to się oczywiście ukazało w Bibliotece Kultury jako kilka tomów dziennika, że no to jest właśnie dzieło o pewnej wadze i myślę, że zdecydowanie nie jako taki doraźny akt było rozumiane, ale jako szerszy komentarz. Bo pierwszy tom dziennika, no to są lata 71-72. Czy tam jeszcze się jakby wykuwała pewna forma, czy już jakby Grudziński był przekonany, że w tym właśnie kierunku
te zapisy powinny iść i od początku był przekonany o kształcie swojego dzieła i wiedział, jak ono powinno wyglądać. Znaczy tutaj trochę nawiązując do słów czy takich spostrzeżeń Krzysztofa Pomiana, chciałbym powiedzieć, że właściwie Grudziński przez wiele lat szukał takiej formy wypowiedzi, która dawałaby mu największą swobodę, prawda? Znaczy jego wcześniej już ciągnęło ku takim formom dziennikowym, prawda? Czy połączenie dziennika podróży, dziennika lektury. Znajdziemy więcej takich wypowiedzi jego, takich, czy w formie takich osobnych artykułów, gdzie właśnie ten typ jest, prawda? Refleksje po przeczytanych książkach, refleksje po o zobaczonych dziełach sztuki, z jakichś wyjazdów, prawda? Ten tom z 1963 roku, Drugie przyjście oraz opowiadanie i szkice jest już jakąś takim poszukiwaniem, prawda, ze względu na jakąś swoją różnorodność, tak? Prawda, opowiadania, eseje, takie teksty krytyczno-literackie, a całość jest podporządkowana jakiejś takiej, no ma w sobie to, prawda, takie, że nie mamy wrażenia, że jest to chaotyczny zbiór, tylko łączy to wszystko ta osobowość pisarza, prawda? I w dzienniku również to widzimy. No, Herling stwierdzał, że od 55 roku, od osiedlenia w Neapolu regularnie prowadził dziennik, prawda? Ale tylko jakieś poszczególne fragmenty jako artykuły były drukowane. Nie ma niestety w archiwum właśnie tych, poza tymi dwoma rocznikami, 57-58, które ukazały się jako osobna książka, nie ma właśnie czegoś takiego. Nie wiadomo, czy on to zniszczył, czy no, nie mam pojęcia. I właściwie on w 71 roku, prawda, chyba bodajże w marcu zaproponował Giedroyciowi w liście, że chodzi mu po głowie taki pomysł, że chciałby właśnie zacząć pisać tego typu dziennik, ale który byłby zupełnie różny od dziennika Józefa Czapskiego, bardzo intymnego. On chciałby jakby zapisywać w nim bieżące wydarzenia, spotkania z ludźmi, lektury. Giedroyć zgodził się, żeby przysłał pierwszy odcinek i bodajże chyba w czerwcu on się ukazał. Giedroyć zareagował entuzjastycznie. No i tak się narodził ten dziennik, który w 71 roku to był pierwszy rocznik, ale dodać warto, że do wydania książkowego Herling dodał taki rok dział 72 z dzienników cały. dawnych. Tak, bo w tym dzienników pierwszym dawnych tomie, i wcześniejsze z 70 roku teksty. Taką pierwszą Więc część. Ten pierwszy. Ten pierwszy tom był jakąś taką formą poszukiwania własnego głosu. Ja uważam drugi tom, lata 73-79, że tam jak gdyby, tam dopiero jakby te cechy stylu Grudzińskiego w pełni się ukształtowały, prawda? On nabrał swobody w tym. Niezwykłe było to, że narzucał czytelnikowi pewne wyobrażenie, prawda? To znaczy, że nie cierpi, nie lubi dzienników osobistych, że jest pewna sfera, do której czytelnik nie może jak gdyby zaglądać, to znaczy, że i pisarz nie może bez przerwy odsłaniać się. On uważał, że dziennik dobry, czy w każdym razie wart czytania, to taki, gdzie autor na chwilę odsłania się przed czytelnikiem i natychmiast chowa. Inaczej staje się jakby mówiony przez innych. To był dziennik na antypodach, tutaj znowu nawiązuje do Krzysztofa Pomiana, na antypodach Gombrowicza, skupiony przede wszystkim na tych procesach XX wieku, które Zastępowskim nazywał historią spuszczoną z łańcucha. Natomiast
taką miał ambicję. Autoportret diarysty, autora, kronikarza, powinien być ledwo naszkicowany gdzieś w rogu, tak jak w tych obrazach czy w dziełach malarskich renesansowych. Inna sprawa, czy to się Herlingowi udało, prawda? Natomiast powstał mam wrażenie, że dziennik wielu niezwykły. Właśnie... jednak twierdzi, że nie, że ta figura pisarza, głównego narratora, bo też zależy, jak rozumieć tę figurę jakby głównego narratora. Niekiedy istotnie jest to Herling, niekiedy wydaje się, że jest to narrator zupełnie niezależny, którego Herling kreuje i któremu nadaje pewne cechy własnej, owszem, osobowości, ale tak naprawdę jest to taka figura zaczerpnięta po prostu z narracji powieściowej, gdzie wydaje się, że to jest taki zapis diarystyczny, ale który też przenika trochę się z taką formą powieściową, z pewnym opowiadaniem. Też jak mam takie wrażenie, że jak czyta się na przykład te pierwsze opowiadania, jak Wieża na przykład, tak, że owszem, czytelnik ma cały czas taką głęboką świadomość, że to jest być może Herling, ale to jest takie zwodnicze, bo wiele tych faktów się raz, że nie zgadza, ale dwa, że już tam w Wieży widać takie dążenie trochę do zapisu dziennikowego. To jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że tutaj gdzieś jest taki klucz trochę do czytania, tak? I dziennika, dobrze. I twórczości nie dziennikowej. Tak, tylko że tutaj no, warto by było rozróżnić, prawda, że te zapisy typowo dziennikowe z zapisami tymi, to znaczy z tymi formami narracyjnymi, tymi opowiadaniami albo oczywiście. Zarysami opowiadań, które Herling Grudziński włącza do dziennika, prawda? To znaczy on uważał, że to było jego odkrycie w jakimś sensie, wypracowanie takiej formy, która pozwalałaby w dzienniku umieszczać również teksty innego typu, tak jak właśnie opowiadania czy eseje, na równych prawach. I tu zaczynają, to znaczy przez lata jakby narzucił sobie takie ostre rygory, prawda? Nie wchodzi... wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o sprawy osobiste, intymne, czy nawet przekraczanie pewnych informacji autobiograficznych, prawda, dystans, ale coraz bardziej zaczęło mu to przeszkadzać. I no tutaj w latach 70. ciekawy był ten eksperyment, kiedy do opowiadań, kiedy do dziennika włączył w ramach jednego z zapisów opis tej fikcyjnej wyprawy do Pragi na uroczystości ku czci Franza Kafki w ambasadzie amerykańskiej. I właściwie pisał w ten sposób, że z fałszywym paszportem jako pisarz argentyński pojechał do Neapolu, opisywał swój strach na widok żołnierzy, przypominał podobną sytuację, kiedy znalazł się w zonie sowieckiej, prawda, jego w 55 roku w Wiedniu pisał o swojej reakcji właśnie na widok żołnierzy sowieckich, prawda, i, no i tam jest bardziej skomplikowany opis całej historii, ale Herling na końcu ujawnia karty, że wszystko to oczywiście jest płodem zmyślenia powstałym z notatki w paryskim Le Monde, prawda, właśnie o tych uroczystościach. I teraz tu Herling stawiał czytelnika w trudnej sytuacji. Znałem reakcję fachowych badaczy pisarzy emigracyjnej, prawda? Na przykład Konstanty Jeleński twierdził, że to jest tak napisane, że on do końca nie wie, czy to się stało naprawdę, czy to jest po prostu rzeczywiście płodem zmyślenia. W kraju również znałem osoby, które twierdziły, że są przekonani, że Herling z takim paszportem fałszywym rzeczywiście pojechał do Pragi. To zacieranie granic między relacjonowaniem faktów, a w dzienniku Herling wielokrotnie podkreśla, to o czym pisze, to jest przede wszystkim prawda. Nie znoszę dzienników
opartych na zmyśleniu, prawda? A poza tym jakby przyzwyczajał czytelnika całą swoją wcześniejszą twórczością, łącznie z innym światem, eseistyką, prawda? O tym, że jak gdyby naczelnym jego zadaniem jest świadectwo, danie świadectwa. Nie interesuje go literatura oparta na zmyśleniu, na jakiejś grze wyobrażeń. Owszem, to może jest dla innych, ale nie dla niego. On ma ważniejsze rzeczy jak gdyby do przekazania. I raptem w tym dzienniku, gdzie czytelnik, wertując kolejne roczniki, nie ma żadnych wątpliwości, że to, o czym Herning pisze, to autentycznie przeżył i opisuje tutaj swoje własne wrażenia, że tu nie ma fikcji. Gdy okazuje się, że przestaje to Grudzińskiemu wystarczać, że wkłada rozmaite historie fikcyjne, nadając im walor autentyku, tu już się zaczynają jakby poważniejsze czy takie trudności. A już umieszczanie opowiadań, gdzie jednak narratorem i bohaterem jest może ktoś przypominający do złudzenia Grudzińskiego, ale tak jak pan mówił, wystarczy zestawić fakty jego biografii i okazuje się, że one się nie zgadzają. A więc kto to jest? Sam Herning Grudziński? Tomasz Burek twierdził, że mimo tych wszystkich zmyśleń to jest cały czas Grudziński. Jest taka zabawna historia, wie pan, gdy ukazał się pierwszy dziennik w kraju, już po upadku komunizmu, w 90. bodajże trzecim roku w Czytelniku, pierwsze opowiadanie, krótka spowiedź egzorcysty, jeden z recenzentów... Bo mówi pan o tym wydaniu z edycji zbiorowej dzieł, tak? Nie, 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 jeszcze wcześniej, w 93 roku. No i jak gdyby przykładem tej dezorientacji, kto do nas mówi, czy Gustaw Herling Grudziński, czy postać zmyślona, jest właśnie reakcja jednego z recenzentów w twórczości, czyli fachowym piśmie zajmującym się literaturą, gdzie ten recenzent jak gdyby potraktował narrację Herlinga jako jego własne, łącznie z tym, że opowieść tego byłego zakonnika, grzesznika skazanego za gwałt na niepełnosprawnej, chorej dziewczynie, potraktował jako dowód porażającej wręcz odwagi starego pisarza, który nie wstydzi się najbardziej mrocznych kart ze swojej przeszłości. No więc tu już zaczynają się, to znaczy takich przykładów właśnie tej dezorientacji. Ja jak gdy miałem okazję z Herningiem podczas jego przyjazdów jakby jeździć, towarzyszyć mu, prawda, podczas spotkań autorskich, no widziałem znacznie więcej i nie były to tylko właśnie takie jakby dowody podziwu dla znakomitego warsztatu autora, ale przeciwnie, prawda, było w tym oburzenie, że czytelnicy dali się nabrać, że uwierzyli w te opowieści Grudzińskiego, traktowali je jak kroniki literackie z naciskiem na kroniki, czyli literacki, ale jednak zapis faktów. No i nie zapomnę, we Wrocławiu w 1994 roku świeżo ukazało się opowiadanie Portret Wenecki, jedno z najlepszych Herlinga pod tym względem, o takiej miłości niemożliwej do hrabiny Tercan, restauratorki obrazów. Gdzie też bohaterem tego opowiadania jest żołnierz aliancki, który przybywa w Włoszech mobilizacją. Czyli dużo tych takich wątków również tutaj biograficznych się. I czytelniczka wstała i po prostu podniesionym głosem niemalże zaczęła krzyczeć. Pan mnie oszukał. Ja byłam w tych miejscach we Włoszech, szukałam tego baru, szukałam tego pałacu, gdzie mieszkała hrabina Tercan. Tego wszystkiego nie ma. Pan to wymyślił. A już inny przykład. No i w domyśle, że dałam się panu nabrać, prawda?
A inny przykład, no to też w tym samym czasie mniej więcej, 93 rok, Harling napisał opowiadanie o tej dziewczynie z Kieletczyzny, która trafiła podczas wojny w Bośni do Srebrenicy, aresztowana przez Serbów, trafiła do burdelu i tam co noc była gwałcona przez tych żołdaków. Gdy zaszła w ciążę, wypuścili ją, ona przedostała się do Włoch i tam otoczona została w jakiejś małej parafii przez księdza i jego matkę, no właściwie taką aurą świętości chodzi niemalże, o prawda? opowiadanie Właściwie, błogosławiona święta, prawda? tak. Zakończyło się to tragicznie. Tam Herling również wprowadza postać no, taką sobowtórową, niemalże jego siebie samego, prawda, do tej opowieści, łącznie z tym pochodzeniem z Kieletczyzny, z tą nutą taką bardzo osobistą, gdy wspominał Suchedniów, gdy Marianna wspominała pobliskie miejscowości, te lasy. No w każdym razie ten podtekst autobiograficzny jest tam bardzo mocny. I do Herlinga, to Herling sam opowiadał, że zadzwonili do niego taka grupa polskich lekarzy pracujących w Szwajcarii. Jechali na podróż po Włoszech i jeden z nich zadzwonił do Grudzińskiego, że prosząc o szczegóły, gdzie jest pochowana Marianna, bo ta historia tak nimi wstrząsnęła, że chcieli pojechać na jej grób i złożyć kwiaty na cmentarzu. No i konsternacja była niebywała, gdy okazało się, że to jest Herling zmyślił. Więc dla jednych to był dowód kunsztu literackiego, że traktowali te historie jak, no właśnie, jak prawdziwe opowieści autentyczne, którym Herling nadał pewien szlif literacki, ale ten autentyk tutaj był najważniejszy. A dla innych, to ze studentami również miałem takie sytuacje, prawda, że właśnie to poczucie tego, że Herling wpuścił czytelnika w maliny, albo że dali się nabrać, że potraktowali to jako autentyczne historie, u paru osób wywołało to odruch no właśnie takiego gniewu. Nigdy już nie sięgnę po książkę tego autora. Właśnie ze względu na to, że mnie oszukał. Herling na to odpowiadał, że on jest przywiązany do tej pierwszoosobowej narracji, że najbardziej mu to odpowiada, prawda? Zdawał sobie sprawę z tego, że może to wywoływać takie kontrowersje, ale to był jego wybór, to była jego licencja poetyka. Jest. Natomiast rzeczywiście te problemy się komplikują, prawda? Gdy obok siebie występuje autor, narrator i bohater w dzienniku, prawda? I tam nie mamy żadnych wątpliwości, nawet jeżeli tam są jakieś fikcyjne zapisy włożone, bo w pewnym momencie on dawał na przykład zapis Moskwa, było to pisane chyba jakoś w latach 90., a datował właśnie taki zapis futurystyczny. Moskwa 2000 i tam, znaczy jakaś data 2000 rok, prawda? Tak, tak, tak. To mimo tych wszystkich takich eksperymentów, w dzienniku to jednak to ten narrator, jest ta tożsamość narratora, bohatera i autora, prawda? Mhm. To znaczy w myśl tego trójkąta autobiograficznego. Natomiast w opowiadaniach to jest postać właśnie taka sobowtórowa, prawda? Ale no. To tak jak już wspomniałem, dla jednych, tak jak Tomasza Burka, to również jest sam Gustaw Herling Grudziński, nawet jeśli zmyśla, a dla innych te komplikacje są znacznie więcej, prawda? Chociażby właśnie przez taką niezgodność faktów. Nie wiem, jeśli biografia to wtedy równoległa, prawda? Równoległa, czyli wymyślona przez Herlinga. Oczywiście to jest ciekawy dylemat, prawda, dla czytelnika fachowego. Natomiast myślę, że tacy czytelnicy niefachowi,
ale pełni życzliwości dla Grudzińskiego mogą z tym mieć problem. Panie profesorze, i na tym chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. W części czwartej, ostatniej już naszych rozmów, chciałbym nawiązać do lat najpóźniejszych w twórczości Grudzińskiego. Za dzisiejszy czas bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję i państwa zapraszam na ostatnią część czwartą naszych rozmów. Bardzo